Panie Marszałku, Wysoka Izbo, 9 grudnia ubiegłego roku, czyli już za niespełna rok, Klub Parlamentarny Koalicja Polska wniósł do marszałek Sejmu kompleksowy, całościowy i, co może najważniejsze, ponadpartyjny projekt zmiany regulaminu Sejmu. Ma nadany nawet numer dla zainteresowanych, to jest 1917. I na razie tyle. Pan przewodniczący Komisji Regulaminowej nawet obiecał, że w czwartym kwartale komisja się nad tym projektem pochyli. Niewiele czasu mamy, bo tam w tej chwili komisji tam spoczywa. Dlaczego to tak ważne, ten projekt, i dlaczego, żeby nad nim pracować? Otóż, szanowni państwo, dlatego, że odbudowa debaty publicznej, odbudowa zaufania obywateli do państwa wymaga reformy wzmacniającej, podkreślam, wzmacniającej pozycję ustrojową parlamentu. Takie zapisy są właśnie w złożonym przez nas projekcie. Chcemy, by zachowana była troska o wysoki poziom legislacji oraz kontrolnej funkcji parlamentu. Wysoki Sejmie, w proponowanym i dzisiaj omawianych zmianach tych idei, tych założeń trudno dostrzec. Myślę, że idą one jednak nawet w drugą stronę, w stronę ubezwłasnowolnienia Sejmu i ubezwłasnowolnienia posłów. Dlatego też z oczywistych względów nie możemy poprzeć tych zmian. Dziękuję.